Znaczy, mnie się wydaje, że mamy do czynienia z dwoma zjawiskami. Jedno dotyczy świata całego, w tym świata tego, którego my nazywamy, kiedyś nazywaliśmy trzecim światem, czy światem rozwijającym się, gdzie pandemia jest traktowana jako dopust Boży, jako element naturalnych wydarzeń, ludzie umierają. Chiny są słynne z tego, że przez stulecia tam panowały ogromne epidemie i pandemie i ludzie umierali w XIV, XV, XVI wieku milionami. Mnie się wydaje, że to samo zjawisko dotyczyć będzie również takich kontynentów jak Afryka. Natomiast sytuacja jest zupełnie inna w świecie zachodnim, w Europie, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie i tak dalej, gdzie mieliśmy kilkadziesiąt lat niezwykłego rozwoju. Nie był to do końca rozwój pokojowy, ale w każdym bądź razie był to rozwój, w którym poziom życia, oczekiwanie na długość życia, poziom opieki zdrowotnej, poziom opieki socjalnej, zwłaszcza w Europie, rozwinął się tak bardzo, że obawiam się, że będziemy mieli do czynienia z ogromnym szokiem poznawczym. Ludzie zdadzą sobie sprawę w większym stopniu, niż to wynika na przykład z ich przekonań religijnych, o tym, że życie jest krótkie, że jest niepewne, że zdarzyć się, jak Amerykanie powiadają, shit happens, że należy w większym stopniu polegać na sobie, a nie tylko na przykład na państwie, że nam zaspokoi wszystkie potrzeby. To będzie miało dalekosiężne, emocjonalne, psychologiczne, ale również i polityczne znaczenie. Tak przypuszczam. Natomiast w sferze już takiej politologicznej to możemy mieć do czynienia z wieloma zjawiskami. I tutaj patrzę na panią Katarzynę, że mnie kontrowała, będę mówił o gospodarce. Osłabienie globalizacji, które moim zdaniem nie będzie takie radykalne, ale będzie postępowało. Zresztą ten trend już się zaznaczył od pewnego czasu. Zwrócę uwagę na przykład, że stosunek międzynarodowej wymiany handlowej do światowego PKB zmalał przez 10 lat od roku 2008, czyli po kryzysie światowym, z 61 do 59%, o 2% w czasie, kiedy tymczasem gospodarka się niesłychanie rozwijała. Również w tym samym czasie zmalał stosunek bezpośrednich inwestycji zagranicznych, tak zwanych FDI, z 3,8 do 1,4%. To jest bardziej znacząca liczba, ponieważ ona nam wskazuje na to, że zaangażowanie zagraniczne maleje. Przez 2 lata z rzędu w Davos jest publikowany tak zwany raport bezpieczeństwa oparty na podstawie kilkuset wywiadów z kapitanami przemysłu, politykami i już w 2018 roku na pierwszym miejscu zagrożenia ci ludzie, którzy są kompetentni, dobrze poinformowani, wymieniali możliwą pandemię. No właśnie. Do tego nie przywiązywała uwagi.